Moi drodzy, dzisiejsza Eucharystia sprawowana w Waszym Kościele jest połączona z tak zwaną wizytacją kanoniczną. Każdy biskup jest zobowiązany co 5-6 lat odwiedzić poszczególne wspólnoty parafialne. Tylko po to, by przyjrzeć się duszpasterstwu, pasterskiej posłudze, ale również, albo przede wszystkim, by modlić się razem ze swoimi diecezjanami. Z polecenia biskupa ordynariusza jestem dzisiaj w waszej parafii, aby przede wszystkim razem z wami się modlić. A zapewnił Pan Jezus, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, jestem pośród nich obecny. Tą modlitwą, wspólną modlitwą, chcemy, by jakoś realizowało się polecenie Pana Jezusa, które skierował do Piotra, a Ty umacniaj braci wierzę. Wizytacja kanoniczna jest także dla nas biskupów okazją, by podziękować naszym diecezjanom w poszczególnych wspólnotach parafialnych za świadectwo wiary. Świadectwo wiary, które dają w religijnym wychowaniu młodego pokolenia. Wsłuchiwałem się w wystąpienie księdza proboszcza na początku mszy świętej, gdy mówił o ministrantach, o mariankach. Nie byłoby tych ludzi wokół ołtarza, gdyby nie było dobrego, religijnego wychowania w rodzinach naszych. Gdyby nie było tego stworzenia domu, który Józef stworzył samemu Jezusowi. I właśnie za to religijne wychowanie w waszych rodzinach serca wam dziękuję. Dziękuję również za świadectwo wiary, które dajecie wszędzie, gdzie stawia was Boża opatrzność. My, kapłani, dzisiaj nie docieramy do wszystkich ludzi. Są ludzie, którzy stoją może z bardzo różnych powodów. Stoją z dala od Boga, Kościoła, sakramentów świętych. Nie zaglądają do naszych świątyń. Może nawet nie sięgają do Księgi Pisma Świętego, ale jedyną Ewangelią, którą czytają, to jest bardzo jasna, przejrzysta postawa naszych wiernych. To jest ta żywa Ewangelia, którą czytają. I właśnie za to świadectwo wiary, które dajecie wszędzie, gdzie stawia was Boża opatrzność, za to serca wam dziękuję. Dziękuję za świadectwo wiary, które dajecie w trosce o wasze kościoły. Spotkałem się dzisiaj z waszą duszpasterską radą parafialną. Wiem, ile dokonano w waszych kościołach, wokół waszych kościołów. Ten ogromny wysiłek w pracach nad wieżą kościelną. Ileż w murach tego kościoła, w tej odnowionej wieży, ileż tam jest waszych pieniędzy, waszej pracy, waszej modlitwy, tych, którzy wspierali to dzieło. A wszystko to było możliwe do wykonania dzięki głębokiej wierze, że te domy i ten i filialny są prawdziwie domem Bożym i bramą do nieba, której dokonuje się uświęcenie człowieka. I właśnie za to świadectwo wiary, które dajecie w trosce wasze kościoły, serca wam dziękuję. Pani moi, te wszystkie radości, które przeżywacie, ale także troski i niepokoje, podczas tej najświętszej ofiary chcę złożyć, jak powiedziałem na początku, tu na ołtarzu,
obok kielicha i pateny, by dokonało się umocnienie, a nawet przemienienie tego, co słabe i kruche. A was, tę uroczystość świętego Józefa, który całkowicie zaufał Panu Bogu, ośmielam się prosić, siostry i bracia, trwajcie mocni w wierze. Amen. Panie moi, na zakończenie tej Eucharystii bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę podczas tej najświętszej ofiary. Wyrażaliśmy potrzebne łaski dla całej wspólnoty parafialnej, dla Waszego duszpasterza, dla wspólnoty zakonnej, dla Waszych rodzin, rodziców, dzieci i młodzieży, które wzrastały w Bożej łasce. To błogosławieństwo i to rozmodlenie z tego Kościoła chciecie przenieść do Kościoła domowego, do Waszych rodzin, by były Bogiem silne. Bardzo serdecznie pozdrówcie wszystkich, z którymi nie spotkałem się, będąc dzisiaj w Waszej parafii. Przekażcie serdeczne pozdrowienia tym, którzy może są z dala od rodziny, bo do tego zmusiły ich względy ekonomiczne. Muszą poszukiwać miejsc pracy, może z dala, za granicą. Przekażcie im serdeczne pozdrowienia, że również o nich pamiętaliśmy podczas tej najświętszej ofiary, by wszędzie, gdziekolwiek są, towarzyszyło im Boże błogosławieństwo, a oni by wszędzie dodawali wielkości Bogu i swoim bliskim. Siostry i bracia, jak wspomniałem, do zakończenia kazania trwajmy mocni w wierze. Wzorem i przykładem niech będzie patron dzisiejszego dnia dla każdego z nas, a zwłaszcza dla was, drodzy ojcowie, mężowie, byście rzeczywiście za przykładem świętego Józefa byli strażnikami prawdy, miłości, dobroci i życzliwości w rodzinach waszych. A na to piękne życie, i to osobiste, indywidualne, i w tym domowym kościele waszych rodzinach, niech wam zawsze towarzyszy Boże błogosławieństwo. I to jest najmniejszy arcypasterzu. Pragniemy też serdecznie podziękować Jego Ekscelencji za tę posługę w naszej parafii. Po raz pierwszy, jak jestem kapłanem, wizytacja wygląda w taki sposób, że ksiądz biskup przybywa, aby się z nami modlić, aby spotkać się z poszczególnymi grupami, aby sprawować najświętszą Eucharystię, udzielać sakramentu wody, błogosławić ludziom w podeszłym wieku i starszych, chorowanych, za każde słowo skierowane do nas pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie. My zawsze tak z wielką nadzieją oczekujemy listu księdza biskupa. Bardzo się cieszymy każdego roku na Tydzień Miłosierdzia. Te listy są zawsze takie piękne, budujące, zapadające w nasze serce. Dziękuję Państwa za te słowa skierowane dzisiaj do nas. Pan z wami.
aby spotkać się również w ramach wizytacji z ministrantami, mariankami, lektorami, z Forum Caritasu, tak? Są to ludzie, którzy jakieś zajmują szczególne miejsce we wspólnocie parafialnej.